My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow. Noble bark I steer, steady, steady course to the haven. Few many foemen, few many foemen, few many foemen. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maruk Obragiem, a przed wami kolejny materiał z gry God of War Ragnarok na 100%. Teraz się zastanawiam, tutaj chyba jeszcze można było użyć ostrzy. A czekajcie, bo to jeszcze musimy w połączeniu ze strzałami. Okej, to rozdupcyć. Tylko tak, jeszcze się zastanawiam, czy gdzieś możemy się jeszcze tutaj przedostać. Z tej strony chyba tutaj przeszliśmy, nie? I weszedł stamtąd ten smok. Ziemny czy nieziemny, ale smok. Chyba, no nie jestem pewny, ale chyba tak, się tam wcześniej przyciskaliśmy. No. To tam jak się dostać, nie mam dla tego pojęcia. To jest to miejsce, gdzie weszliśmy do tej lokacji. Dobra. Na razie pomysłu żadnego nie mam na to, jak tam dalej wyjść. I drogi nie ma jak wejście i wyjście. No dobra. To idziemy tutaj. O, tu kolejny kryształ. Znalazłeś coś jeszcze dla stawu oczyszczenia? No, dwa odłamki. Fragment kryształu, zasoby. Większy odłamek kryształu, jak można znaleźć w kraterze Vanheimie. W obecnym stanie jest bezwartościowy. W obecnym stanie, powiadasz. Okej. Okay. To jest jakaś skrzynia, ale chyba to nie tam, którą widzieliśmy wcześniej i na arenie, od areny walki z tym smokiem. Przecież to poezja Kwasira. Upiór ze wschodu. Legenda z dalekiego wschodu. Podrasowana i opowiedziana na nowo przez poetę Kwasira. Dumny klon płacze. Trzech mężów wpada w walce. Wiatr wieje dalej. Jakaś gra od Sony, nie mam bladego pojęcia. Dumny klon płacze. Trzech mężów pada na walce. Taka legenda z dalekiego wschodu. Trzech mężów pada w walce. Nie wiem, może Ghost of Tsushima to chyba nie. Chyba. No nie wiem, a może to Ghost of Tsushima? Nie jestem w stanie potwierdzić. Tak czy siak, tu jeszcze mam skrzynię, to otworzymy. No i dobra, to chyba było na tyle. Ej, tam jeszcze by, czy nie? Czekajcie, jakoś tu można wejść. Albo zejść. Bo sam już nie wiem. O, tu. Okej. Okay. I teraz to, no właśnie, zastanawiałem, że jest jakaś możliwość. O nie, z tymi młotami gnojki. Dawaj. Dobra, ty wiki, dawaj. Dobra. Tu muszę szybko tego dodania załatwić, bo tutaj są jeszcze te rośliny, które mi zadają obrażenia. Muszę gdzieś o właśnie, muszę gdzieś znaleźć źródło, bo walą do mnie jak z karabinu. Ja tak nie jestem w stanie tej skrzyni mimo tego otworzyć. Urocza, dobra, dajmy stąd. Wow.
łańcuchem. Dobra, spróbujemy tak. Tamten ładnie dostanie obrażenia, ten został uduszony. Dawaj, dawaj. Tego wykończ. Pięknie. No okej, nagle mi tu zaatakowali. To prawda, się w ogóle nie spodziewałem. Dobra, strzępy bestii plus 16 sztuk i znowu tak gnojowa ta roślina, tylko nie widzę nadal źródła. Może znowu będzie spam, czy nie? O dziwo nie. Co teraz zrobić? Tutaj się wróciłem. Co tu tam rozić nie da rady? Nie mam dla tego pojęcia, gdzie jest ten. To źródło tego tałataństwa. O, czekajcie. Tego nie zauważyłem wcześniej nawet. No już wiem. Uwaga, bo jeszcze tutaj oczywiście musieli umieścić jakieś gówno. Dobra. I teraz dawaj. A jest, ale silnym atakiem. Nie ma takiego tutaj strzelania jakimiś głównymi chwastami. Okej, teraz tak. Srebro 1200. 46 sztuk. Jeszcze bym chciał zeskoczyć, bo tam była ta skrzynia. Która była zablokowana przez te nącza. Ile w ogóle mam tysięcy? O Jezus, mam 325 tysięcy. Nawet nie wiem, kiedy ta kasa tutaj nam wpadła, tego srebra. Dobra, tutaj musimy zeskoczyć. I tutaj mam tą skrzynię. Dobra, to otwierajmy. A zgardzka sztaba plus, 6 sztuk i srebra ponad 5200. Dobra, to chyba już wszystko w tym miejscu akurat. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz tam na górę, tak? Dobra, dawaj. I tu chyba mamy wyjście, co nie? Tylko ciekawe jak wyjdziemy stąd, ciekawe jak daleko będziemy od tego jeszcze drugiego smoka, tak? Bo jeszcze mam jednego, pokonaliśmy, jeszcze tu jest drugi, polowanie na smoki, no. Najbardziej też obawiam tego Berserkera. Jest skrzynia Norn, też jest. Dobra, wychodzimy na razie. No, czy to przypadek, że nagle jesteśmy znowu w tym jeziorze? Nie sądzę. Tu nas wywaliło, jak sparowaliśmy tą część mapy, nie? Okej, dobra, zobaczmy. Czekaj, tu się gdzieś w określonym miejscu stawało. Pam pani ra 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 ra, tylko w którym? O, tutaj. Dobra. Co to jest? Tylet z zimnej mocy. Włócznia nasycona dzięki wyssaniu żywiołów. Przytrzymaj 2 za największe obrażenia w walce wręcz, ale moc wyssania żywiołów słabnie z upływem czasu. Ale minus 12 na tym. 12 na sile, to tak średnio, znaczy na obronie. Przepraszam, tak średnio. Włócznia nasycona dzięki wyssaniu żywiołów. Średnio. To akurat średni. Średni prezent. Woda pachnie tak świeżo. Bracie, wykąpmy chłopaka. Ha? Zacząłeś trochę cuchnąć bez obrazy. Wcale nie. Nie cuchnę.
prawda? To naturalne. Ojcze! Cuchle. Teraz wam się zachciało opowiadać o higienie. Dobra, tu już nic więcej. Także trzeba było się jakoś drepnąć do tego, do jakiegoś teleportu najlepiej. Tak swoją drogą tutaj też jest kupa roboty. Tu jest roboty, kupa tutaj już w ogóle. Polowanie na smoki. Tu jest jeszcze jakiś smok. Na litość boską. Gdzie tu tego szukać wszystkiego? Kurczę, myślałem, że coś fajnego uda się zdobyć. Taka pierdoła. Tak, jest 14 tysięcy punktów umiejętności mamy. Coś, na co ja zbierałem? A, na tą włócznię. Żeby to ulepszyć na trzeci poziom. Okej. No to teraz mamy full jacket. Tak samo jeżeli chodzi o umiejętności Atreusa, znaczy te ataki runiczne, to tutaj możemy ten rozszalały koziorożec sobie odblokować, ale to jest średni atak. Najlepiej to widzę się sprawią te wilki, tak samo jak w poprzedniej odsłonie. 420 tysięcy mam srebra, koks. Okej, na razie stąd spadamy. Przydałby się ten teleport. To mi się jeszcze drepną tam, gdzie jest ten besterkerek i tam, gdzie ten z tego smoka ostatnio widzieliśmy. I tam jeszcze na szybko zobaczę, czy jest coś ciekawego. Tu jest ta włócznia. Tutaj gdzieś jest bliżej jakiś teleporcik. No jak na złość nie widzę nigdzie. A jest. No dobra. Ideolo. To dawaj. No oczywiście ta sama kraina, bo to jest naprawdę kupa roboty. I teraz tak. No najlepiej tu był ten berserker. Płonące niebiosa. Dobra, na razie sprawdźmy to. Tą część. Może by było zobaczyć, co to jest za berserker, ale jest za bardzo obawiam tego gnojka. Oj, tu jest ta brama. Coś czuję, że już zacznę z nim się pizgać, to końca nie będzie widać. Okej, okay, i drepnęliśmy się tutaj elegancko. Elegancko, bo tutaj szliśmy. O właśnie, tam był ten smok. Kolejny. Poszliśmy dolną drogą, a jeszcze ta górna. To ona była tam na prawo, nie? Aczkolwiek i tak chyba tu na prawo musimy iść. Ile mamy życia na maksa, bo i tak przeszliśmy przez portal i automatycznie nam się zregenerował szał i życie. A o tym nie wiedziałem, ale to nasz przyjaciel Adek nam o tym powiedział. Tej prawdy jest taka, że tam jeszcze trzeba jakoś przejść, chyba że od drugiej bańki dałoby radę. Myślałem, że jak pójdę tą ścieżką, to znajdę drogę na drugą stronę, a się okazało, że znalazłem smoka i wpierdul. Może tutaj da radę przejść. No coś tu sapie, ale żebym ja tu znalazł drogę tak średnio. I tak jestem. Jak się tam dostać? Nie przeskoczę. No tam jest ten nagrobek berserkera, tak swoją drogą. Na środku. Tam jest też brama, ale nie dam rady jej odpalić. Ale jakiś sposób musi być, żeby się tam dostać. Tylko jaki? Czekajcie, ten topór. Mam od razu przejście. Widziałeś moją... Dobra, gadaliśmy już, facet. Gdzie jest moja klepsydra? Tu, jakie już żądania, ty? Ledwo co żeśmy zaczęli poszukiwania, to on już... Gdzie jest moja klepsydra? No sam se szuka, jak nie pasuje. No tutaj potrzeba jakiejś drogi do jasnej i ciasnej. No to był raczej tylko ten smok. Chyba że od długiej mańki.
Jest jakaś inna ścieżka. No ale nie wydaje mi się. Nagrobki Berserkera, póki Odyna w ogóle gdzieś. Skrzynia Norn, ofiara wojny. To ofiara wojny to jest ten duch cały. Tutaj jakby się dało radę tą. Chyba, że coś mi się nasunęło. Coś mi się nasunęło, ale będziemy się chyba musieli wycofać. Możliwe, że da radę tutaj łódką się przedostać. Przecież otworzyliśmy tu bramę, nie? No. Czyli musimy się wrócić. O, to smoczysko cholerne jest tam. Dobra, na razie sobie damy z nim spokój. Przejdziemy z tej strony. I tutaj tą łódką. Najpierw musimy do niej doskoczyć, to tutaj. I coś przejście przetworzyłem, nie wiem czy to było tamte? Chyba tak. To na prawo, co nie? No i tutaj damy radę się przedostać. Tam od razu byśmy mieli odblokowaną bramę, to już nie musielibyśmy tą łódką się tarabanić. Tylko od razu już poprzez teleport. Zastanawiam się jeszcze, gdzie ten kruk Odyna tu gdzieś jest. No i pokazuję jeszcze jeden. O właśnie, tutaj swobodnie możemy się przedostać, tylko nie wiem, gdzie mogę przycumować. A, tutaj jest miejsce, okej. No i tak, no tamta arena. To też zaraz do smoka. Tam mamy ten kryształ. Kolejny dar dla stawu. Tak. Tutaj smok. Ciekawe, czy mogę jakoś to przejść otworzyć do niego? Mogę. I to mnie trochę martwi. Dobra, to tutaj na razie sobie darujemy. Tu widziałem skrzynię. Czekajcie. I srebro. Nagrobek wyzywa rękojeść. Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mam tu smoka, tu berserker. Może być ciekawą. Skamieniała kość i srebro. I to od razu mamy bramę. Dobra, na mapie pokaż. No właśnie, i tutaj możemy zmienić porę dnia. Ale jeszcze tutaj można by było się przedostać. Tutaj były jeszcze jakieś znajdźki. Także zobaczmy. Kolejny kwiat. O! Okej. Jeśli mam strzelać, rumieniec. Rozkwit 9 światów, zebrano kwiaty. 5 na 9. To jeszcze trochę. Okej, ale tutaj jeszcze mamy skrzynię. Dobra, to otwieraj pan. Ja zgadzkę sztaba i srebro. No i tutaj to i tak już nic nie zrobimy. No dobra. Kuścimy, żeby spróbować jeszcze z tym berserkerem. Może raczej wątpię, czy cokolwiek tutaj ugramy. Kamień wskrzeszenia mam teoretycznie. No chociaż, żeby zobaczyć, z czym tutaj mamy do czynienia. No albo smog, no, albo jeden albo drugi, ale to i tak trzeba będzie z nim tutaj użerać. Dobra, zobaczmy. Ty, ciekawe, tam chyba nie było już dalej przejścia, nie? Dobra, nieważne, zobaczmy. Co to jest za berserker? Atangr brodaty! Berserkowie będą żyli wiecznie! Czar dycha! Aż mną zatrzęsło! Dobra. Wyzja z dzieci kości! Nieźle. Dobra.
Dawaj. Nie bójmy się. Dobra, ładnie. Oj kurczę, już się nie spodziewałem. Okej. Leżmy się. Elegancko. Połamie ci kości. Dobra, wyleć się. Rozumiem tak. Połamie ci kości. Zabiję cię w imię mego królu, wędrę cię w ziemię. Połamię ci kość. Ałka! A dawaj, zajmiemy tą jego osłonę. A kurczę, no tutaj, żebym się tego nie spodziewał. Dobra, spłumiem inaczej teraz. Albo dobra. O kurczę. Myślałem, że za pierwszym razem go zrobię, ale niestety nie wyczułem tego momentu, żeby się wyleczyć. Ale to nie jest trudny boss. Totalnie. Zdecydowanie cięższych berserkerów spotykałem na swojej drodze. Także możemy go pokonać na spokojnie. Połamie ci kości. Dawaj. No, dawaj. Dobra, ładnie. Dobra. I teraz, drogi kochasiu. Zrobię z tobą tak. Oh!
ci kości! Zgierwa! Robię z ciebie wiatr! Połamie ci kosza! Dobra. Ja, serio? Jaki kujek! Nie wierzę. Dobra, dawaj. Powolnienie. Ty, jaki chujek. W ostatnim momencie wykorzystał tą swoją barierę. Dobra. Mamy cię. Banalny. Co dalej? Banalny przeciwnik, ale tak specjalnie, kurczę, na samym końcu użył tej bariery, nie? Gdyby nie to, to pewnie czasami nie zrobiłbym go no damage. Będę musiał zobaczyć, przeanalizować tą transmisję. Czy kurczę, gdyby nie ta ostatnia, w ostatnim momencie tej gówniana bariera, czy bym go, kurczę, nie zrobił bez obrażeń. Bez zadanych obrażeń przez niego, nie? Mi. Hallganger Brodaty. Być może za życia Hallganger Brodaty miał przerażający zarost. Serio? Oj tam. Po śmierci nic mu z niego nie zostało. Jeśli to w brodzie kryła się jego siła, powinien upewnić się, że będzie towarzyszyła jego duszy w życiu po życiu. Żal mi go. Włosy to coś, co przemija, jak my wszyscy. Jezu, kto to napisał ten opis? Złożymy wizytę królowi i rozprawimy się z nim. Wiemy, jak to się kończy. Zemsta nie przyniesie ci ukojenia. To zemsta, czy może sprawiedliwość? Musisz sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. No, za drugim razem chyba siadł, nie? Mi się tak wydaje. Nie wiem, nie liczyłem, ale chyba za drugim razem. No, za pierwszy raz byśmy go tak naprawdę mieli. Nieźle. Rozczaskana runa. Nie zapomnij o swojej legendarnej rękojeści, bracie. Klejona skóra. Mamy płomień chaosu, wykorzystany do lepszenia ostrza chaosu, fajnie. Oraz hartowana pozostałość, element rzemieślniczy. No dobra. Złap za ten miecz i wynośmy się stąd, co? Mówisz, masz. Dobra, słuchajcie, elegancko. Elegancko, elegancko. Nawet, słuchajcie, nie zmarnowałem tego. Nie zmarnowałem... Kamienia wskrzeszenia. No, a to był łatwy. Łatwiuteńki. Słuchajcie, przeciwnik. Dobra, słuchajcie, ja się drepnę tutaj. Żeby mi trochę zregenerowało furię. Czy furię, w ogóle życie i pasek szału, tak? Ten pomarańczowy. Ale fajna walka. Fajna, ale nie była jakoś wybitnie trudna. No, miał dosyć przewidywalne ruchy ten berserker. Tak czy siak. No dobra, jesteśmy tutaj. Dobra, mi się wydaje, słuchajcie, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą transmisję z gry. God of War Ragnarok. No dzisiaj kawał gry żeśmy przeszli. Troszkę przeeksplorowaliśmy, bo cały czas eksplorowaliśmy, słuchajcie, Vanheim. Trochę zrobiliśmy, nie mogę powiedzieć, że nie, także jestem mega zadowolony. Także kończymy, słuchajcie, kończymy. Fajnie, że byliście. Normalnie gdzieś na końcu, nawet konsola odmówiła mi posłuszeństwa. Ale może to dlatego, że już chciała, żebym kończył. No, 7 godzin ponad. Dobry wynik, fajna gierka, naprawdę wciąga niesamowicie ten God of War Ragnarok. No ale... Jest już późna godzina, ja mam dzisiaj jeszcze na 14 do roboty. Zajebiście, też się, słuchajcie, z tego powodu cieszę. Nie, kończymy.
Kończymy, nie wracamy do gry. Cyk, cyk. Zamknij grę. Cyk. I jedziemy. Dobra. Wyłącz. Także jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za obecność na dzisiejszej transmisji. Tym, którzy byli, tym, którzy po cichutku oglądali.